dwa tygodnie przed galą KSW, ale zanim do tego przejdziemy, Michale, chciałam Cię zapytać, czym zajmujesz się jako ambasador targów FIWE? Propagowaniem zdrowego trybu życia i tutaj oczywiście reklamuję też moich sponsorów. Na nisko. Cześć. A więc wracając do Damiana, to chciałem powiedzieć. Nadstawił ucha, udaje, że słucha. Michał, ty jesteś obecny na targach dzisiaj i jutro, czy twoi, nie wiem, fani będą mogli się spotkać tutaj jeszcze częściej, czy tylko i wyłącznie dzisiaj? Dzisiaj i jutro, aczkolwiek dzisiaj wolę sobie tutaj poświęcić czas właśnie dla fanów. Robię sobie zdjęcia przy stoiskach moich sponsorów, czyli tutaj Iron Horse, legalne produkty, KSW. A jutro chciałbym troszeczkę mieć też czasu dla siebie, bo naprawdę jest dużo, dużo fajnych firm, które chciałbym też sam zobaczyć, pogadać, ewentualnie wziąć jakieś katalogi. Narzuciłeś sobie bardzo duże tempo, z czego twoi fani oczywiście bardzo się cieszą, bo mogą cię oglądać coraz częściej w klatce KSW. W twoim wieku, z twoim doświadczeniem w tym sporcie, czy to nie jest dla ciebie, nie wiem, zbyt duże tempo, nie czujesz się, powiedzmy, to już jest tak trudniej i ze zbijaniem wagi, i z treningami, czy po prostu tego chciałeś, jesteś napalony, żeby cały czas walczyć? Zdecydowanie jest to świadome wszystko i póki organizm wytrzymuje te obciążenia, myślę, że powinienem jak najczęściej walczyć, żeby wykorzystać te 5 minut. Rozmawialiśmy dzisiaj z Kubą Mauriczem. Kuba od kilku wywiadów już u nas powtarza o tym, że ty już sam się swoją dietą zajmujesz, że jesteś praktycznie samowystarczalny. Powiedz mi, na co przede wszystkim w swojej diecie jako sportowiec stawiasz? To znaczy, jeżeli chodzi tutaj o dietę, no to pomaga mi teraz obecnie Rafał Borysiuk z Elite Sport Food, bo jednak samemu jak człowiek się tym zajmuje, to jest łatwo przekombinować i też tak było raz, więc wolałem to zostawić komu innemu. Wcześniej też mi pomagał Jonathan Kujawa, tylko on jakby bardzo dużo też poświęca swojej karierze, jeździ po różnych zawodach, więc tutaj poprosiłem Rafała o pomoc. Bardzo dobrze to wszystko wychodzi, dobrze się czuję. Oczywiście to już jest też jakby taki kompromis pomiędzy moim doświadczeniem, to co lubię, jem, ale skonsultowane właśnie z Rafałem, żeby nie przedobrzyć. Twoja waga, rozumiem, że na dzień walki będzie 84. Nie, moja waga na dzień wagi będzie 84, na dzień walki będzie dużo, dużo więcej. Dużo, dużo? Tak. Okej, okay. Zapytam Cię o walkę w takim razie. Ja wiem, że w tych wywiadach, które przeprowadzamy z Tobą już od kilku miesięcy, praktycznie chyba wszystko na temat Damiana i Twojego nastawienia do walki zostało powiedziane. Ja chcę Cię zapytać po prostu, czy Ty odczuwasz teraz dużo większe zainteresowanie walką Twoją i Damiana? Damian nam niedawno powiedział, że jego zdaniem ta Twoja i jego walka jest najciekawszą dla fanów na tej karcie. Czy też takie masz zdanie? Wiesz co, jakby staram się nie rozpatrywać tego w takich kontekstach. Każda walka dla mnie jest bardzo ważna, to jest taka osobista moja sprawa i tak do tego podchodzę. Jeżeli jest faktycznie tak, jak mówisz, że tutaj fani mają większe zainteresowanie, tym bardziej się cieszę, ale ja wiem po tych różnych moich przejściach, że naprawdę mam takie grono fanów oddanych, że bez względu na to, z kim nie będę walczył, to oni będą cały czas mnie wspierać i to też czuję tutaj na tych targach. A propos tych różnych przejść, to też szybkie pytanie. Twoja sytuacja prawna obecnie, jak wygląda? Wiemy, że coraz częściej słyszymy gdzieś tam w mediach, wychodzą różne informacje o tych informatorach pseudo, którzy gadali głupoty, bo ktoś coś. Sytuacja jakby troszeczkę jest utknęła w punkcie. No zobaczymy, zostało mi oficjalne już zdjęte większość zarzutów przez prokuraturę krajową. Więc no tylko cierpliwie czekać po prostu, jak to się zakończy. Mam nadzieję, że będzie to miało taki finał, jaki oczekuję od początku. Michał, ponieważ jesteśmy na targach, które propagują zdrowy styl życia, propagują treningi, dobre, zdrowe odżywianie się, chciałabym Cię poprosić o to, żebyś powiedział kilka słów swoim fanom, czym powinni się kierować, jeżeli chcieliby naprawdę zdrowo żyć i być również sportowcami. Przede wszystkim dobrym samopoczuciem, bo to ten styl życia ma pomagać po to, żebyśmy się dobrze czuli we własnym ciele, żebyśmy się dobrze czuli na treningach, żebyśmy się dobrze czuli podczas normalnego życia. To nie trzeba być zawodowcem, nie trzeba biegać ultramaratonów, nie trzeba jeść całe życie super ekologicznych rzeczy. Po prostu chodzi o zdrowy styl życia, czyli wszystko z umiarem, raczej skupić się na tych dobrych rzeczach, bo to w ogólnym rozrachunku na pewno zapewni nam same dobroci na przyszłość. Nie? Życie jest tylko jedno, zdrowie jest tylko jedno, a najgorsze to jest to, jak zaczyna się dbać o zdrowie w momencie, kiedy coś się wali. Okay. Michał, w takim razie
wywiadzie. Ja Ci bardzo dziękuję. Widzimy się w Londynie za 2 tygodnie. Powodzenia i dobrej walki życzę. Dziękuję i pozdrawiam.